Siema, witam. Dzisiaj zatestujemy armory na lockdown zone, czyli na tym drugim trybie. Ja na armory nie byłem, nie wiem o co chodzi na tej mapie, nie wiem gdzie tu jest jakiś ciekawy loot. Jestem tu, można powiedzieć, pierwszy raz. No ale zobaczymy, no trzeba poznać mapę, może okaże się fajna. Dobra, mam jakiś ammo na sell. Ile to? 2K, dobra, mogę wziąć. Co tu jeszcze mamy? Save to coś tam. 6K. Dobra, lecimy chyba dalej, nie? Ja nie wiem, gdzie tu typy mogą być, to jest jakby największy problem. Tu jest nasz ziomek. I on sobie już tu chyba polutował, nie? Ta. Safe lutował. Niestety nie wiem, kurde, gdzie tu jest jakiś lut. Tu niby coś jest, tu jest. Dobra, biorę to. Zobaczmy. Tactical Accessory Case. Tu mamy co? SKS. 2K. 6K. 3K. No dobra, niby coś tam jest. Zobaczmy tutaj. Oho. Dymy. Granaty. Gaz. Gaz. Mołotow. To jeszcze zobaczmy. Co tu może być ciekawego? Dużo lutu, kurde, jest na tej mapie. Tak przynajmniej się wydaje. No ale zobaczymy. Pytanie, jak dużo PvP tu jest, nie? Ta mapa chyba nie jest jakaś super duża. Więc PvP też może być dużo. O, padł. O, fuck, dostałem. Nie, granat. Z lewej kogoś słyszę. To był chyba bot, ale ręki mi uwalił. Ja pierdolę. Jakieś mocne są te boty. Nie! Dobra, czyli brakło mi ammo, żeby go jeszcze zabić. Zobaczmy, kilkama chciałbym zobaczyć. Ale nie mogę. Nogę mu urwałem, serio? No dobra, to będzie trzeba jeszcze raz to armory spróbować przetestować. Trzeba ogarnąć tą mapę, bo wydaje się fajna. Problem jest taki, że te celowniki w tej grze mają takie powalone ceny. Celownik 2X do kałacha tu jest 130K, a trójka tak samo 130K. Trójka holo 200K. Nie no, powalona to jest, przecież taki celownik bym kupił, no to przekracza wartość broni, nie? Więc to za bardzo nie ma sensu, masakra jest z tymi celownikami. A taka dwójeczka by się przydała, bo tam jednak no są takie troszkę większe dystanse, nie? Żeby gdzieś tam wcelować w koniec drogi. Dobra, no jakoś tam na szybko się w czwórki ubrałem. Póki co jest jeszcze git z gearem, bo tu mam jeszcze zapasowych sporo rzeczy, sporo broni też, także nie ma problemu. Więc co, lecimy znowu na tą armory, trzeba ogarnąć tą mapę. Także lockdown, armory, syk. Mogę? Aha, muszę się uleczyć jeszcze. I lecimy. Oho, teraz mam full team. Nabrałem jakichś ziomeczków. Widzę, że kurde, tłumik mogą kupić, no. Bo oni są z tłumikami, jestem bez. 30 levela. I z tego co widziałem, to jeden miał pompę. No, zobaczymy. 30 levela, może coś już grali na tej mapie i będą widzieli co i jak. Także po prostu będę chodził za nimi, nie? Także ładujemy się na mapę i zobaczmy gdzie jestem. Gdzie mamy respika? Respika mamy gdzieś.
Gdzieś mamy. Nie ogarnę na tej mapie, tak bo... Co on mówi? Oho, co to? Nie wiem, granat sobie wezmę. Dobra, walczymy dalej. We just need to watch this door in front of us. Okej. No tu typy mogą być, tak? I just want to say I appreciate you having a mic. No one has a mic in this game. Yeah, sorry if it's loud. I know it comes through like really crappy on this game. Oh no, you're good. I'm literally going balls deep. My gun alone is 200k. That's the only reason I'm even able to be in here. Yeah, I got a little cocky. I'm gonna keep gas grenading this this door over here, and all we need to do is watch the right hallway and the middle door. Honestly, if you sit in this room and just wait, people are gonna come. Well, yeah, I like holding this side of the map. This is the side I like holding. Yeah. If you want to, I can come towards you. I mean, I have a good gun. Yeah, no, you're chill. I'm just healing up. I killed 3 raiders, so I'm low real quick, but I'm healing. And it's bot. Do you mind if I come take some of the armor? Get over here, brother. I'm wearing tier 2. I'm just a bot. I came in with crab stuff too for that exact reason, so come on in. Dobra, idę za nimi. Po prostu. So we wanna just hold this room or what? That's what I was gonna do. Nie wiem, ja sobie zlutuję komputerek. Zobaczymy, czy może coś ciekawego będzie. Chip. Dobra, chip weźmie, to ja nie biorę. To boty były, nie? Gdzie niby gracze mają przyjść tutaj chyba? Chyba tak, no to czekamy. Oho, chyba ktoś idzie. Yeah, I'm gonna get on the door. Coś tam słyszałem. Oho. Let's go, lecimy. They're just stairs, but we're gonna have people. Yeah, we only need one person on that back door if Wagner's got it. Nie ma tu nikogo. Tutaj. Też I gotta heal real quick. Czy na razie czysto. Oho, idzie ktoś. On się tam walał w środku chyba. Alright, we better have some friends, Akak. Alright, healing my red arm. Yes, there's some friends on his door. Just a heads up. Jeszcze raz. One on me. There's a player in there, Sona. Same thing with Scav. There's a bot. Nie wiem, no nie ma tych graczy nigdy. A nie wiem, po co strzelał. Niepotrzebnie moim zdaniem. Gdzie? Oho, cofka. Najebali naszego. Here, watch out. I'll just seal this off with the gas grenade and we can push the middle if we want. Hey, someone's in there, bro. I just died. Where? To the left? Where Sona was just watching. Gdzieś tu powinien być jakiś gość. Tylko pytanie gdzie?
Tu się chyba po lewej chodziło, ale... Ale nie wiem... Oh, the extract's below us. Po co nam extract? Ja kurde nie zlutowałem nawet. Dałoby się kogoś zabić albo coś. My całą grę w jednym miejscu siedzieliśmy. Nasza gigalipa. Ja tu w ogóle nikogo nigdzie nie widzę. Hey, no nie ma nikogo, nie ma. Po lewej. Oh, they're downstairs. I want to see if I can. O, tu sejfik był. Ale ktoś przelutował tutaj. Dobra. Oby jest na górze. Wlatujemy. On boty zabija i lutuje. Boty mają coś ciekawego w ogóle? No niby mają. Ciekawe jakie ammo mają. Może ammo opłaca się z nich brać. MP5. Ty no. Fioletowe ammo mają. Bociki. Za mu opłaca się z nich brać. Dobra. Dobra, gdzieś tu typy powinny być chyba. Nie wiem, kurde, ja bez celownika X2 to niewiele tu widzę. Aha, dobra, widziałem gościa. Siedzi tam na górze z kurwol. Nie wiem, idę za tym gościem, bo on chyba wie gdzie iść. Ale nawet nie wiem gdzie tu jest ekstrakt. Słuchawki. Tamci se kampią. To niech sobie kampią. Ja tam z kamperami się strzelać nie będę. Zobaczymy, czy coś znajdę. Bo ogólnie to nic tutaj ciekawego nie znalazłem, nie? Sam tak na dobrą sprawę syf. Ale też przez to, że kurde słałem do tego gościa, on chciał stać w jednym miejscu przez całą grę. No i tak się to kończy, nie? Co to? To więcej miejsca zajmuje. O, 10k. Już nie wiem, czy te itemy, które nie wyrzuciłem, to nie ten, nie są więcej warte, ale whatever. Ogólnie mam 8 minut, jakoś szybko mega ten czas zleciał. Chyba, że to jest mniej czasu niż normalnie. A nie wiem, gdzie jest ekstrakt. Aha. 3 minuty do końca meczu chyba się otwiera, tak? Mi się wydaje. Ale nie wiem. Zobaczmy kompika. I RAM. Okej. Wezmę. Tu już chyba za wiele nie ma. Reszta wszystko przelutowane. Oho, zabili naszego ziomeczka. Damn, I think we're gonna get fucked on these stairs. We might have to take the other one, but they're still probably gonna hold those. We can wait till the last second. Aha. Idzie ktoś?
Po prawej są ode mnie. Chyba. A nie, to mój tutaj jest, dobra. Widzę. Dobra, no to plan jest taki, żeby jakoś stąd wyjść. Ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Za bardzo. Tu jakieś trupy są, ale to są boty. No i co? Dobra, jolo, idę tutaj. Boty pozabijane są. To też bot, tak? Tak. No i dobra, udało się wyjść, no ale bez strzału, 150k to... Wiele co, nic tak na dobrą sprawę. No ale co? No trzeba się nauczyć mapki. No i później na Forbidanie tam chodzić, nie? Tylko no właśnie problem jest taki, że... Jak się trafi... Full Primate... To może być ciężko, nie? Żeby coś ugrać... Z randomami. O, jeszcze... Questika zrobiłem. Sek, weekly questik zrobiony. Tu jeszcze coś mam. Challenge zrobiony. Tyk. Dobra. No i co? Tyle.